Raz, dwa, trzy, cztery. Wszyscy są najedzeni? Szczęśliwi? Możemy się teraz zdrzemnąć, dobra. Mamy małą zmianę, to pewnie wiecie. Będę opowiadał za Mateusza. Mateusz będzie opowiadał później. Red Teaming w Polsce. Kto już widział tę prezentację? Ręka do góry. Dobra, nie wiem, co wy tu robicie, ale dziękuję, że jesteście. Zapłaciłem wam tak naprawdę. Ja nazywam się Borys Łącki, będę mówił o testach penetracyjnych, takich specyficznych, o testach typu Red Teaming. My od ponad 10 lat w Logical Trust, od ponad 10 lat przede wszystkim robimy testy penetracyjne, czyli testujemy aplikacje webowe, mobilne, sieci styk z internetem, sieć firmową i oczywiście ludzi. Jak sobie to wszystko połączycie, to mamy do czynienia z testem typu Red Teaming. Mam nadzieję, że o tym wiecie, ale wstęp jest zawsze na początku potrzebny. Edukujemy też ludzi, robimy różne dziwne akcje. Kiedyś zrobiliśmy na przykład sprawdź PESEL.pl i ludzie oczywiście wpisywali swój numer PESEL tutaj, jak była głośna akcja z PESELami, jak banki były okradane, no to też zrobiliśmy sprawdź swoje konto bankowe i na różne sposoby się bawimy, żeby ludzi edukować. Jeśli chodzi o testy typu Red Teaming, jakby ktoś nie wiedział, to są takie testy, w których my możemy bardzo dużo. No jeszcze nie wszystko. Ja zawsze żartuję, że jeszcze nie porywamy pracowników, cały czas czekamy na takie zlecenie. Natomiast musicie sobie to wyobrazić jako nie taki klasyczny test penetracyjny, gdzie klient przychodzi i mówi na przykład, chcielibyśmy sprawdzić w danym okresie tylko daną aplikację webową albo daną część infrastruktury, tylko przychodzi po trochę inny cel. Klient się pyta, pokażcie nam, jak nas okraść. I w cudzysłowie możecie bardzo dużo. Umawiamy się oczywiście na pewne zasady, natomiast tak jak chcielibyśmy to porównać na przykład do, nie wiem, do banku, jeśli sobie to wyobrazicie, no to jakiś skan podatności to by było na przykład przejście codziennie przy takim budynku i sprawdzenie, czy okna są zamknięte, czy otwarte. Test penetracyjny na przykład systemu, nie wiem, uwierzytelniania i autoryzacji, to było na przykład podejście do drzwi i próba, nie wiem, oszukania zamka, jakiegoś lockpickingu, może włamania zawiasów, może wejścia przez ten zegar. W każdym razie to by był bardziej test penetracyjny konkretnego rozwiązania w konkretnym zakresie. W Red Teamie zadanie jest takie, chcemy zobaczyć, jak można okraść bank. I teraz czy wy sobie wymyślicie, że się tam zatrudnicie na przykład jako pracownik, czy zjedziecie tutaj na linię, na dachu albo na spadochronie, to specjalnie nie ma znaczenia. Klient chce zobaczyć, jak najtaniej, najszybciej ktoś by ich okradł, oczywiście po to, żeby on się mógł zabezpieczyć. I to jest w bardzo dużym uproszczeniu podejście teamingowe. Oczywiście ustalamy pewne zasady. To zawsze jest tak, że po stronie klienta jest jedna, dwie osoby, które wiedzą, że są takie testy wykonywane i z nimi się umawiamy na to, co możemy robić, co nie możemy robić. Czyli na te przysłowiowe porywanie ludzi i nieporywanie ludzi. Umawiamy się na konkretną adresację IP, na ich klasy adresowe, na ich usługi, na konkretne godziny, na konkretne działania, które możemy wykonać. Na przykład możemy wysłać phishing, czy możemy wysłać malware, czy możemy wejść fizycznie do firmy, czy możemy przetestować sieć bezprzewodową, czy możemy sprawdzić, jak wygląda jak wyglądają ich usługi z perspektywy dostępu do sieci. Tutaj jest ważny ten ostatni punkt, plany awaryjne. Ważne, żebyście mieli zawsze taki plan, gdyby coś poszło nie tak. Jak robicie coś przez internet, no to oczywiście nie ma wielkiej tragedii, natomiast jak wchodzicie do firmy i ktoś was przyłapie, bo będzie myślał, że na przykład chcecie ukraść laptopa, to sytuacja jest trochę inna i to trzeba też zawsze odpowiednio skoordynować, wiedzieć, że na przykład ta osoba decyzyjna w momencie, jak wy próbujecie wejść do firmy, jest w tej firmie w tym momencie, a nie jest na wakacjach i wy wtedy będziecie krzyczeć pan Adam Kowalski, nie bijcie mnie, pan Adam Kowalski, idźcie do niego, a oni mówią, on jest na urlopie, tak, i biją was dalej. Na to trzeba bardzo uważać i sobie zaplanować to wszystko w odpowiedni sposób. Jak w każdym teście penetracyjnym, nawet w takim specyficznym, jakim jest Red Teaming, on jest mniej więcej podzielony na trzy fazy. Na początku planujemy, ustalamy zasady, co będziemy robić, co będziemy mogli zrobić, jak będziemy to robić i na czerwono to część najważniejsza tak naprawdę. Dobrze wykonany Red Teaming to 80% prac w rekonesansie, czyli wszystkie informacje, które możecie uzyskać o firmie, o pracownikach, o budynku, o pomieszczeniach, o innych firmach, które znajdują się obok, o tym, co robi dana firma, czy jest, nie wiem, dzisiaj jest na konferencji, jutro na przykład wchodzi na giełdę, pojutrze coś kolejnego, wszystkie te informacje zbieracie, agregujecie oczywiście z ogólnodostępnych źródeł, staracie się robić to pasywnie plus jakieś delikatne, aktywne działania typu maile, telefony, żeby się dowiedzieć, z jakich, nie wiem, systemów antywirusowych korzystają firmy i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu przechodzimy do ataku, który też jest jakoś tam ustalony w jakichś ramach czasowych i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Red Teaming i o samo zaplanowanie
podejścia. Najprostsza rzecz, jak chcecie zdobyć budżet w swojej firmie na cokolwiek security, to jest kwestia phishingowa. Wyciąganie haseł udaje się zawsze. To jest jakiś tam przykład sprzed kilku miesięcy. 30% pracowników oddaje swoje hasło w 15 minut, no i tutaj jakieś inne wartości. To jest rzecz, którą naprawdę no, można zrobić dość prosto. Wyobraźcie sobie w takiej najprostszej wersji, że kupujecie domenę internetową jakąś podobną do waszej, z jedną literką zmienioną, stawiacie tam jakiś hosting, albo sobie swój darmowy, albo po prostu web hosting z mailami i wysyłacie maile do pracowników. I to będzie, nie wiem, próba nakłonienia ich do czegokolwiek, żeby kliknęli, że na przykład jest nowa strona internetowa i żeby sprawdzili, że pan prezes prosi o cokolwiek, co jest na tej stronie, albo żeby zweryfikowali na przykład dostępy do jakiejś aplikacji X, bo była aktualizacja. Cokolwiek sobie wymyślicie, ludzie w to klikną, będą oddawali wam te loginy i hasła. Gwarantuję wam to naprawdę, to jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby ktoś nie oddał. Mieliśmy sytuację, nawet w tym tygodniu, gdzie firma zareagowała bardzo szybko, mała firma, bo kilkadziesiąt osób, i zareagowali bardzo szybko, bo w przeciągu 30 minut od momentu, jak my wysłaliśmy maile, oni już na Slacku zaczęli się komunikować o tym, że był atak i żeby nie klikać w te wiadomości, ale my już mieliśmy wtedy kilka haseł i te hasła pasowały do różnych pozostałych usług. My też przy okazji czytaliśmy tego Slacka, bo wcześniej wykradliśmy im też dane uwierzytelniające do tej usługi, w związku z tym cały czas monitorowaliśmy to, co się dzieje u nich w firmie z perspektywy reagowania na incydent. Kilka przygód związanych z phishingiem. No mieliśmy sytuację, gdzie na przykład raz dział IT zaczął w te formularze z loginami i hasłami wpisywać oczywiście bez gwiazdek, tutaj różne wesołe inwektywy do nas. Musicie pamiętać o tym, że jak się dzieje taka sytuacja, to jest też test dla firmy z perspektywy tego, jak oni zarządzają incydentem, co oni robią, jak oni zareagują. Jeśli wasi pracownicy przeklinają osoby, które was atakują, to nie jest najlepszy sposób zarządzania incydentem. Bo jak tam jest 16-latek, który wam wykradł właśnie całą waszą bazę i jeszcze próbuje wyciągnąć dodatkowe hasła i wy do niego piszecie, że on jest gruby i nieprzyjemny, to no, spodziewajcie się tego, że on się wtedy może zdenerwować, tak? I zaraz na jakimś forum te dane z waszych systemów może opublikować. Mieliśmy sytuację, że raz dział IT napisał skrypty i te skrypty zaczęły atakować ten nasz serwis. Zaczęły masowo zapełniać ten formularz zapytaniami. No, tak naprawdę w pierwszym odruchu oni powinni zablokować dostęp ze swoich sieci, tak? Do tych adresów IP, do tych domen, po to, żeby pracownicy nie mogli korzystać, a nie nas didosować i marnować na to czas. My oczywiście mieliśmy serwer w chmurze, więc tam tylko w suwaku kliknęliśmy 32 procesory, obsłużyliśmy ten atak, to nie było problemu, to był dość prosty atak, w związku z tym sobie z tym poradziliśmy. Mieliśmy raz taką sytuację, gdzie w fazie rekonesansu nie zorientowaliśmy się, że kilka tygodni wcześniej jedna z kobiet w pracy zmieniła nazwisko. I to nie pozmieniała jeszcze na profilach społecznościowych i gdzieś w nagłówku CC pojawiło się jej stare nazwisko. I ktoś to zauważył, bo czasami wysyłamy maile tak, że nie widać nagłówków, że one są adresowane do danej osoby. Czasami wysyłamy w zależności od firmy po kilka adresów mailowych, wtedy inni widzą, ok, są pracownicy też jakby na liście, więc ufamy takim wiadomościom też. To bardzo zależy. W tym wypadku raz to zadziałało na naszą niekorzyść, bo ktoś się zorientował, że jest mail, pracownicy, które już od kilku tygodni ma nowe nazwisko i ma nowy e-mail. I ta osoba zaczęła biegać po firmie, biegający pracownik, to jest taki system IPS w zasadzie, który jakby wykrywa i walczy z incydentami. I to jest bardzo fajne, bo to był gość, który biegał po firmie, po trzech piętrach i krzyczał, nie klikajcie w tą wiadomość, która mówi o tym, że coś tam się wydarzyło. To było fajne, bo to też jakby skróciło ten czas i mieliśmy tam też jakąś skuteczność dość niską, około 30% wszystkich haseł. To też bardzo fajnie działa. Mieliśmy taką sytuację, że firma zablokowała na firewall dostępy, ale tylko pracownikom, którzy byli w Polsce, a my atakowaliśmy globalnie kilka krajów. W związku z tym, oprócz tego, że dość szybko zareagowali w Polsce i to zablokowali, no to my jeszcze dostaliśmy hasła z różnych firm, jakby z ich oddziałów za granicą. Jeśli mówimy o złośliwym oprogramowaniu, ja trochę będę oczywiście upraszczał, tak? Wyobraźcie sobie coś, co wysyłamy do pracownika, albo on sobie to pobiera ze strony internetowej i to znowu może być wszystko. To może być na przykład strona, która się znowu będzie różniła na przykład jedną literką, będzie wyglądała jak strona, która sprzedaje bilety i na tej stronie będzie informacja o tym, że jest, nie wiem, na przykład w Warszawie koncert niedługo waszego ulubionego zespołu.
No i wy lubicie Justina Biebera, w związku z tym klikacie w tą wiadomość. My to oczywiście wiemy z rekonesansu, z LinkedIna, z Facebooka i tak dalej. Jesteście zainteresowani tym koncertem, no i klikacie w jakiś załącznik informacji dodatkowej. To jest jakiś na przykład plik, który oczywiście pracownik uruchomi i oddaje nam swoją stację roboczą. W takiej najprostszej wersji to, co dzisiaj ciągle jeszcze działa, ale na szczęście coraz więcej firm tę możliwość blokuje. Tych technik jakby omijania jest jakby tam ponad setkę, natomiast w najprostszej wersji tworzycie dokument pakietu Office, w którym włączacie makra. I to makro oddaje jakby stację roboczą. Oczywiście pracownik musi kliknąć włącz makro. No i wtedy robicie jakąś naprawdę taką rzecz typu wybieracie czcionkę symbol, dodajecie jakiś komunikat, że to jest jakaś starsza wersja Microsoft Office. Tu oczywiście to dobieracie, tak? Dobieracie, jak jest firma bardziej zagraniczna, no to wtedy dobieracie, to tworzycie po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Ciągle jest tego olbrzymia skuteczność. Jeśli to nie jest technicznie dobrze zabezpieczone, jeśli makra nie są tylko akceptowane, podpisywane w firmie, to się powoli zaczęło zmieniać i się to dziać, to w najprostszej wersji tak sobie możecie sprawdzić, czy ludzie w to klikną. I tam wykonać dowolne polecenie. Strzela, z PowerShella, cokolwiek, na zdrowie. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład IT uruchomiło załącznik, bo pani ten załącznik nie zadziałał, coś się nie tak wyświetliło, ona oddała nam swoją stację roboczą i wysłała ten załącznik do działu IT. Mówi, mam tu problem z plikiem, on nie działa. I pan administrator z uprawnieniami domeny kliknął w ten załącznik też. Nie? To mieliśmy też taką sytuację. No to trochę nam skróciło jakby ścieżkę i drogę. Takie rzeczy też się zdarzają, tak? To trzeba o tym pamiętać, że ten proces obsługi takich plików jest też dość skomplikowany i trzeba to sobie dobrze skonstruować. Mieliśmy sytuację, gdzie na jednej stacji roboczej, to też jakiś czas temu, pierwsze co, listujemy procesy i widzimy, że są dwa systemy antywirusowe. Tak? To był w ogóle jakiś rekord i one ze sobą nie walczyły w tym akurat wypadku, bo to jest czasami ciężko naprawdę zainstalować dwa antywirusy. Tam akurat się to udało, też z takich śmiesznych przygód. Ważne jest, żebyście separowali sobie sieć, żebyście robili segmentację. To jest, no, dla nas coś oczywistego, mówimy o tym od ponad 10 lat na różnych konferencjach. Jeśli my przejmiemy, nie wiem, stację roboczą z działu HR i ta stacja robocza jest po prostu w jednej sieci z serwerami, na którym znajdują się kody źródłowe, to my naprawdę dzień nam zajmie zazwyczaj uzyskanie dostępu do tych kodów źródłowych. To separowanie sieci pomaga, bo ogranicza możliwości, trzeba wtedy przeskakiwać pomiędzy serwerami, pomiędzy usługami, to zajmuje czas. Dwa antywirusy? Nie pamiętam w tej chwili nazwa, przynajmniej tak będę oficjalnie twierdził. Testujemy też czasami fizycznie, co pracownicy zrobią z pendrive'ami. No i tu oczywiście znowu, najprościej, jak chcecie sobie przetestować swoją firmę, jak będziecie mieli oczywiście na to zgodę osób decyzyjnych, to robicie zwykły pendrive, tam robicie plik, który się będzie nazywał lista zwolnień.pdf.exe, najprościej, nie kombinujcie. Albo lista podwyżek, albo lista pensji prezesów, to już też każdy w to kliknie. Chociaż zwolnienia, czy działanie jakby na strach tutaj też ma olbrzymią skuteczność. W nowych systemach oczywiście .pdf.exe, exe zostanie ukryte, tak, bo to jest znane rozszerzenie, więc będzie wyglądało tak jak PDF. Ściągacie sobie, pobieracie sobie program z internetu, który zmienia ikonkę jeszcze tego exe na PDF-a, tak, na jakiś tam Adobe Reader i tak dalej. I oczywiście użytkownik musi kliknąć, uruchom i tak dalej, na pewno ktoś kliknie. W wersji bardziej zaawansowanej możecie sobie kupić takie rozwiązanie, mam nadzieję, że wy to wszyscy znacie, rubber ducky, tak, czyli klawiatura w pendrive'ie. I tutaj możecie zaszyć jakiś payload, czyli wpisanie po podłączeniu takiego urządzenia, wpisanie dowolnego polecenia, tak? Nie wiem, pobierz złośliwe oprogramowanie, daj enter i tak dalej, i tak dalej. To zazwyczaj się robi tam w PowerShellu. To już też zależy od danej firmy. Są też oczywiście odpowiedniki na AliExpress. To kosztuje około tam 200-300 zł. Są odpowiedniki tam za $20-30 podrabiane, więc to też można sobie zaprogramować po swojemu i to też czasami fajnie działa. Opowiadaliśmy o tym rok temu, ale dorzuciłem ten slajd. Mieliśmy też taką sytuację, gdzie u klienta był na wirtualnej maszynie odseparowanej, przynajmniej takie było założenie na początku, klienta była maszyna z serwerem Quake'a jedynki i Mateusz od nas z zespołu znalazł dwa błędy typu Zero Day. Jeden błąd, umożliwienie zdobycia uprawnień administratora w serwerze Quake'a, czy można było mapy zmieniać, wyrzucać ludzi. I drugi błąd, który z uprawnieniami administratora można było wykonać polecenie już na powłoce systemowej serwera. No i później się okazało, że ta separacja była nie do końca dobrze zrobiona, tam znaleźliśmy kolejne błędy, już po stronie backendu przyjęliśmy 30 kilka serwerów. Mieliśmy taką sytuację, gdzie w sieci firmowej u klienta najpierw, żeby się dostać do sieci, był komercyjny CMS, do którego nie mieliśmy źródeł, nie mieliśmy kont dostępowych, była silna polityka haseł, brute force'owanie, nic nie działało. Tam była taka zasada, że nie możemy korzystać z socjotechniki.
W związku z tym poprosiliśmy tą firmę, która tworzy ten CMS, żeby nam dali konto demo. Uzyskaliśmy to konto demo, zobaczyliśmy, jak są konstruowane zapytania. Założyliśmy, że jest szansa, że będą tam jakieś podatności związane z logowaniem i zaatakowaliśmy już platformę tą klienta. Okazało się, że udało nam się przyjąć jedno konto. Na backendzie pomiędzy serwerami okazało się, że gdzieś na jednym z serwerów jest bardzo proste hasło do jakiegoś znanego konta. Tam na tym jednym z serwerów były błędne uprawnienia i okazało się, że jest w ogóle obraz testowy wirtualnej maszyny, który miał 4 GB, my sobie go pobraliśmy, otworzyliśmy, tam się okazało, że to jest Linux, dobraliśmy się do ETC Shadow, złamaliśmy hasło i okazało się, że to hasło też jest używane do serwera Windowsowego. Na tym serwerze Windowsowym były usługi www. Wzięliśmy uprawnienia administratora finalnie w błędzie webowym i zaczęliśmy już mniej więcej rozumieć, jak oni tworzą hasło, bo już tych haseł mieliśmy coraz więcej. Finalnie przyjęliśmy konto administratora AD, czyli w zasadzie już taki game over. Na końcu okazało się jeszcze, że u nich, żeby się zalogować do VMware'a, to wystarczy zaznaczyć ten taki checkbox, uwierzytelnie jest AD, tak? Więc jak mieliśmy tu uprawnienia, to przyjęliśmy też ponad 100 serwerów, które w zasadzie już mogliśmy nimi fizycznie zarządzać, włączyć, wyłączyć, kopiować i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy też taką sytuację, gdzie w sieci internet były kamery CCTV. Był oczywiście panel tej kamery, natomiast jak dobrze wiecie, te wszystkie urządzenia są zazwyczaj napisane dość kiepsko, jeśli chodzi o jakość i o bezpieczeństwo. I to, że ta kamera ma jakiś tam panel uwierzytelniający, to absolutnie nie znaczy, że nie powinniście jej odciąć od internetu tylko do znanych adresów IP, nie wiem, za pomocą VPN-a na przykład się do nich podłączać. Pobraliśmy sobie firmware gdzieś z jakichś stron internetowych do takiej kamery, standardowo tak się to mniej więcej robi. Ten firmware był w pewien sposób zaszyfrowany, jeśli tak możemy to nazwać, zakodowany powiedzmy. Wymyśliliśmy sposób, jak to odkodować, uzyskaliśmy dostęp do tego firmware'u. No i tam znaliśmy błąd w tej aplikacji webowej, jak już mieliśmy kody źródłowe, można było pobrać dane konfiguracyjne, w tym na przykład hasła administratora. Zalogowaliśmy się na tą kamerę i znaliśmy inny błąd, który z tymi danymi uwierzytelniającymi pozwala nam na uruchomienie swojego już dowolnego kodu. Przyjęliśmy w zasadzie ten serwer, ten do CCTV i tam na końcu się okazało, że jeszcze w sieci można było robić ataki sieciowe na poziomie drugiej warstwy, snifować sieć i w zasadzie uzyskać też dużo takich wrażliwych informacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, do tych gadżetów jest mnóstwo różnych, część mam nadzieję znacie, typu Pineapple i tak dalej. To wszystko zawsze zależy od tego, co będzie się robiło na danej lokalizacji, czy będzie trzeba, nie wiem, klonować karty, czy podsłuchiwać Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. To czasami zabieramy pełne walizki do samochodu i się dobiera to do danego testu. Ważne jest, żebyście podczas takich testów fizycznych, oprócz tego zabezpieczenia, o którym mówiłem, mieli dopracowaną historię. Wiedzieli naprawdę maksymalnie dużo o celu. Wiedzieli, jakie firmy są w budynku, wiedzieli, czym się ta firma zajmuje, o której godzinie pracownicy wychodzą, przychodzą, jak wygląda ten budynek. To robicie też w fazie rekonesansu. To się korzysta ze wszystkiego. Nawet z Google Maps, czasami zanim w ogóle jeszcze się pojawimy przed budynkiem, to oglądamy cały budynek z Google Maps z wszystkich stron. Oglądamy, gdzie mogą być wejścia jakieś dodatkowe, awaryjne do budynku i to się też przydaje. Mieliśmy taką sytuację, gdzie raz na schodach takich zewnętrznych, gdzie w zasadzie pracownicy bardzo rzadko chodzili, ale skanowaliśmy sieć bezprzewodową i gdzieś szedłem do góry z jakimś małym urządzonkiem i schodził człowiek akurat właśnie taką klatką schodową, bo normalnie wszyscy jeździli windami i te windy były tak skonstruowane, że zazwyczaj pracownicy się poruszali windami, ale akurat on może chciał trochę zdarzyć sportu. Schodził na dół i zszedł na dół i tak zszedł parę schodków i tak się zastanowił, co my w zasadzie robimy, bo jest kilka pięter, zazwyczaj to jego pracownicy tam chodzą, odwrócił się i zapytał się, co pan tutaj robi. No i ja wtedy oczywiście miałem przygotowaną historię, że w związku z tym, że w budynku jest dużo gabinetów lekarzy, oni strasznie narzekają na to, że jest słaby zasięg komórkowy, to firma, która zarządza budynkiem, chce zamontować wzmacniacze GSM na budynku i my chodzimy, sprawdzamy, weryfikujemy, jak wygląda ta sieć, jakby się zdziwił, że jakiś tam kawałek anteny może mi z plecaka wystawać i tak dalej, i tak dalej. On stwierdził, okej, w sumie przekonująca historia, podziękował i jakby poszedł dalej. Spotkaliśmy się później na spotkaniu podsumowującym, on już wtedy wiedział, że okej, to jesteśmy my. To nie było jakby takie działanie, które miało zainstalować te wzmacniacze, już się uśmiechnął i rozmawialiśmy dalej, zrozumiał, na czym polegał problem. Jeśli chodzi o systemy kontroli dostępu, no możecie oczywiście klonować karty, większość systemów takich na karty. Dzisiaj w Polsce można zwyczajnie karty sklonować, czyli trzeba podejść z urządzeniem gdzieś tam w Starbucksie,
i sklonować od ludzi sobie karty, tam macie 20-30 cm na sklonowanie, ale tak naprawdę można zrobić o wiele prościej i naprawdę do większości firm, biurowców wchodzi się zupełnie bez żadnego klonowania, po prostu rozmawiając z ludźmi, wchodząc za ludźmi, oglądając to, jak wygląda dana firma, dane rozwiązanie. Mieliśmy taką sytuację, gdzie na przykład wchodziliśmy, zrobiliśmy rekonesans i zorientowaliśmy się, że wejście do firmy rano wygląda tak, że nie ma recepcji rano, a pracownicy już przychodzą, odbijają się kartami, otwierają drzwi i wchodzą, idą w długim korytarzem, już są pierwsze pomieszczenia biurowe, oni idą do kolejnych i w zasadzie się niczym nie interesują, idą po prostu na ślepo. No i wymyśliliśmy tam taki pomysł, że po prostu wejdziemy za pracownikiem. I to zwyczajnie zadziałało, ten pracownik się nie zorientował, ja wszedłem do pomieszczenia i zaraz wam opowiem, co tam się działo w tym pomieszczeniu. Mieliśmy taką sytuację, że do budynku trzeba było używać kart, żeby w ogóle wjechać na piętro pracowników. No i odkryliśmy znowu w fazie rekonesansu, że gdzieś na 7-8 piętrze jest publicznie dostępna usługa, nie wiem, siłownię sobie wyobraźcie na przykład. Można tam wjechać, po prostu wciskając tam 7 piętro i klatką schodową można było zejść i otworzyć sobie drzwi do tego korytarza, który normalnie był zamknięty, bo trzeba było mieć kartę. Nie? Taki znowu prosty błąd bezpieczeństwa, który gdzieś tam umożliwiał nam wejście. Raz mieliśmy taką sytuację, no i to jest też związane trochę z red teamingiem, że dużo dzieje się na żywo i nie zawsze ten plan, musicie zakładać, że coś się może wydarzyć nieprzewidzianego. Raz mieliśmy w fazie rekonesansu taką sytuację, że robiąc zdjęcia z ukrytych kamer, nagrywając całe pomieszczenie, jak wyglądają korytarze i tak dalej, była taka sytuacja, że jedne drzwi się nie domknęły. Później się w toku jakby rozmowy okazało, że one są zepsute i czasami się nie domykają. No i ja wtedy skorzystałem z sytuacji i wszedłem do firmy i też wam zaraz opowiem, co wydarzyło się dalej w pomieszczeniach. Wtedy nie miałem całego zestawu ze sobą gadżetów, ale miałem 2-3 urządzenia i to też bardzo fajnie pomogło. Mieliśmy właśnie taką sytuację, że po wejściu przez te drzwi otwarte znalazłem jedno pomieszczenie biurowe, gdzie nikogo nie było i bardzo prosto, zostawiam takie urządzenie Lantartl, mały komputerek jak paczka papierosów, jak 2-3 smartfony, to podłączam pod LAN, pod Ethernet i zostawiam. To sobie pobierało po DHCP adres i dostało dostęp do internetu tak naprawdę i w tym momencie to zostawia nam taki kanał zwrotny do tego, żeby być w ich sieci firmowej. Ja tam spędziłem dosłownie 5 minut w tym pomieszczeniu, wyszedłem, zostawiłem to urządzenie, podłączyłem je też pod zasilanie i tak zostało. I tak zostało przez kilka dni, bo to też chcieliśmy zweryfikować z klientem, czy ktoś się w ogóle tym zainteresuje, że gdzieś tam w Gąszczu jest takie dziwne urządzenie. Mieliśmy dostęp do ich sieci firmowej. W innym wypadku, w tym wejściu za pracownikiem, mieliśmy taką sytuację, że wszedłem od razu do sali konferencyjnej, tak to było zaplanowane. Otworzyłem sobie laptopa, jakieś wydrukowane miałem slajdy przygotowane, tak? Chciałem wyglądać dla tych pracowników, którzy zaczną przychodzić do pracy, że jestem na spotkaniu z kimś, kto akurat wyszedł, może miał jakiś telefon. Miałem też jakby przygotowany to scenariusz, wiedziałem, kto w tym momencie jest w pracy, kto nie i tak dalej. I tam otworzyłem sobie puszkę napoju, usiadłem, zacząłem się podłączać pod ich sieć firmową i analizować, jak ta sieć wygląda. Okazało się, że jakby sieć taka gest faktycznie jest odcięta, mam dostęp do internetu, ale nie mam dostępu do ich sieci firmowej. Tam byłem tak umówiony, że mam maksymalnie 2 godziny na pracę i zobaczymy, co się uda zrobić i później po nich muszę wyjść. Więc rozejrzałem się po sali, zacząłem oglądać różne urządzenia. Okazało się, że mają system do telekonferencji wideo i wykorzystałem te kable, które były do tego urządzenia, wypiłem je, wpiłem je do swojego urządzenia, do swojego komputera, no i okazało się, że jestem w zupełnie innym WLAN-ie i ten WLAN miał już dostęp do serwerów. Tam zacząłem testować jakieś proste hasło uwierzytelniające, kilka takich skanów sieci, żeby mi pokazać, jakby, że to było możliwe, bo nie miałem czasu na jakąś bardziej skomplikowaną eskalację. Na końcu jeszcze było tak, że znalazłem komputer gdzieś w szafce, który im służył prawdopodobnie czasami do prezentowania czegoś. On był zablokowany hasłem, ja tam miałem na to dosłownie niedużo minut, więc też nie walczyłem z butowaniem, odzyskiwaniem tych haseł, konbotami i tak dalej. Natomiast zrobiłem bardzo prostą rzecz, sklonowałem sobie ten MAC adres, wpiąłem się do swojego komputera i sklonowałem sobie ten MAC tego komputera. I znowu się wpiąłem w ich sieć firmową, w ten gest, ale z tym MAC-iem tego komputera. No i oczywiście switche mnie ustawiły w tej sieci ich firmowej, znowu miałem dostęp do całej sieci. Wyszedłem, oddałem puszkę, bo tam nie było nigdzie śmietników, to było strasznie sterylne biuro, oddałem tą puszkę pani na recepcji, podziękowałem za spotkanie i wyszedłem. Tam między innymi raz ktoś przyszedł do tej sali,
otworzył drzwi, popatrzył, co się dzieje, ja powiedziałem dzień dobry, ktoś powiedział dzień dobry i poszedł, tak? To nie, też nie najlepsze z perspektywy jakby tego, jak dbamy o bezpieczeństwo fizyczne w firmach. I na koniec mieliśmy też raz taką sytuację, takie nasze mission impossible. Klient powiedział, okej, mamy serwerownię u nas w firmie, ona jest zabezpieczona, do niej się nie da wejść, my sami nie wiemy, jak do niej wejść, tam jest tak bezpiecznie, że po prostu jest najbezpieczniej na świecie, pokażcie nam chociażby zdjęcie, że się tam da wejść. My powiedzieliśmy, okej, challenge accepted. Czemu nie? To było skomplikowane, widzieliśmy, że tam nie przejdzie żadne wchodzenie za pracownikiem, klonowanie kart, to był naprawdę system bardzo dobrze zabezpieczony, więc musimy pomyśleć zupełnie inaczej niż zawsze. Znaleźliśmy człowieka, który był u nich kiedyś w serwerowni z zewnętrznej firmy, bo serwisował im zasilanie. I zapytaliśmy się klienta, mamy taki scenariusz trochę jak z filmu, abstrakcyjny, spróbujemy go wykonać, czy się na to zgadza. Klient powiedział, jasne, nie da się, spróbujcie. Ten człowiek, oczywiście się z nim umówiliśmy, podpisaliśmy różne dokumenty, NDA, umówiliśmy się z nim, jak wejdziesz do niej do serwerowni, zrobisz zdjęcie, to dostajesz więcej kasy niż normalnie za taką próbę. On powiedział, nie ma sprawy, uda się. Poszedł do firmy, która zarządzała budynkiem, do ochrony i oni go znali, bo on tam dwa razy do roku był na jakimś serwisowaniu różnych urządzeń i powiedział, ja muszę iść do tamtej firmy, tam im coś sprawdzić, bo jest serwisowanie coroczne i tak dalej. Wziął sobie tego ochroniarza z tej firmy, który był kompletnie nieświadomy, że jest trochę marionetką i z tym ochroniarzem poszli na recepcję i tłumaczył, że my tu jesteśmy, bo musimy zrobić pilną weryfikację, serwis i tak dalej, i tak dalej. To też było tak skonstruowane, że głównego admina wtedy nie było w pracy, o tym wiedzieliśmy z rekonesansu, w związku z tym byli ci młodsi pracownicy, no i oni razem zbudowali taki jakby zaufany profil i przekonali tego pracownika, żeby wejść do tej serwerowni. On tam coś udawał, że sprawdza jakieś napięcia w szafie i w zasadzie tyle, tak? Niemożliwe stało się możliwe i w zasadzie trochę o tym jest cała ta prezentacja. Chciałbym, żebyście nie myśleli o atakowaniu, a w zasadzie o bronieniu się, że jesteście w 100% bezpieczni. Dzisiaj mam nadzieję, że macie tu świadomość, że coś takiego nie istnieje. To jest zawsze kwestia kosztów. Jako broniący możemy te koszty podnosić. Możemy sprawić, że ktoś przerzuci się na inną firmę, albo jak jesteście kierowanym atakiem, jesteście celem kierowanego ataku, no to to będzie wtedy trochę drożej kogoś kosztowało, a wam da czas i być może w tym czasie wykryjecie, że jesteście celem ataku i coś wam się uda w jakiś sposób zabezpieczyć. Bezpieczeństwo to proces, to jest oczywiście truizm, mówimy o tym od 15 lat, natomiast no to tak jest, to nie jest tak, że sobie zrobicie raz takie testy zewnętrznej firmy, naprawicie te ścieżki, które my wam pokażemy i powiecie, teraz jest fajnie, jest bezpiecznie, bo naprawiliśmy drzwi i naprawiliśmy konfigurację sieciową i tak dalej, i tak dalej. Tych sposobów jest zawsze mnóstwo, ich jest naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że nieskończenie wiele, ale bardzo dużo, jest bardzo ciężko zabezpieczyć infrastrukturę na wszystkie sposoby ataków. My zazwyczaj w takiej pracy robimy tak, że oprócz raportów, w tym to wszystko opisujemy, dajemy pracownikom dostęp do takiej platformy edukacyjnej, gdzie uczymy ich takiej higieny podstawowej z zarządzania bezpieczeństwem. Robimy prezentacje dla pracowników. Jak będziecie chcieli zrobić cokolwiek z takich ataków u siebie w firmach, to na końcu to jest bardzo ważny element, bo oni później przez 3 dni będą opowiadali w socjalnym pomieszczeniu, że hakerzy ich zaatakowali, że używali urządzeń, małych komputerków, klawiatur, które były w pendrive'ach. To jest w ogóle dla nich totalny kosmos. Oni później idą do domu i opowiadają to żonom, mężom, kochankom, wszystkim po prostu. To działa rewelacyjnie, bo to im zostaje wtedy w głowach. I oni później będą troszkę inaczej myśleli, jest szansa, że inaczej zareagują po takim ataku i to jest największy zysk tak naprawdę z tego typu ataków, ta edukacja. No i też dyskutujemy z nimi na takich spotkaniach i pytamy się, dlaczego tak było, co można było zrobić lepiej, o czym oni wiedzą, bo czasami firmy wiedzą o czymś, że coś jest, ale nie da się na przykład przekonać osób na górze do jakichś inwestycji i wtedy takie testy też w tym pomagają. W skrócie, rzeczy związane z obroną, kilka punktów. Oczywiście musicie wiedzieć, co się dzieje u was w firmie. Czy to będzie najprostsze darmowe oprogramowanie, czy to będzie SNMP, musicie to jakoś korelować, musicie wiedzieć o tym, co się u was dzieje dziwnego, jak wykrywać anomalie. To jest bardzo skomplikowany problem, to można godzinami opowiadać na warsztatach. Jeśli macie w ogóle jakieś biuro obsługi klienta, oni też powinni wiedzieć, że jak do was zadzwonią użytkownicy, że coś się dzieje dziwnego, to oni mogą do działu IT na przykład się zgłosić i powiedzieć, jest dziwna sytuacja, bo zadzwoniły 3 osoby i mówią, że się im wyświetlił jakiś dziwny komunikat na przykład na stronie. I to samo chodzi o, jeśli mówimy o komunikacji z pracownikami. Trenujcie ich, ćwiczcie, zwykłe USB. Jak nie chcecie robić niczego naprawdę groźnego, to stwórzcie pliki .html na USB. Jak oni klikną, to niech to ich przekieruje na jakąś stronę internetową, wtedy będziecie wiedzieli, że ktoś to kliknął. Jest kompletnie
nieinwazyjne, nie odpala nic, nie uruchamia żadnego kodu na komputerach, bo firmy mają z tym też opór. Natomiast już będziecie mogli zacząć o czymś rozmawiać. No i oczywiście zarządzanie incydentami, trochę o tym mówiliśmy na przykładach, niekoniecznie uczcie swój dział IT, żeby didosowali, żeby przeklinali i tak dalej, bo to jest w ogóle bardzo kiepski sposób zarządzania incydentami. Uczcie ludzi, żeby się komunikowali, to jest bardzo ważne. Jak wasi pracownicy się boją zadzwonić do tych szalonych gości z działu IT, to jak oni zobaczą jakiś mail dziwny, to nie zgłoszą tego na pewno, będą się bali. Oni muszą wiedzieć, że ten dział IT jest dla nich, to jest bardzo trudne, naprawdę. Sami dobrze wiemy, jako ludzie z IT, że jesteśmy specyficzni i nauczenie się rozmawiania z normalnymi ludźmi jest dla niektórych z nas bardzo trudne. Polecam naprawdę pracę, bo to jest bardzo ważne. Technologia, ludzie, analiza ryzyka, tych aspektów jest mnóstwo. Mówimy je tylko w skrócie. Informatyka śledcza, jak jesteście większą firmą, dobrze by było, żebyście się zastanowili, kto wam może pomóc na przykład przy zabezpieczeniu takich dowodów, kto wam może pomóc znaleźć takich atakujących, natomiast to się robi gdzieś po. Tego się nie robi w trakcie ataku. W trakcie ataku musicie zatamować krwawienie, zablokować dostęp do tych serwerów, do stron i tak dalej, żeby zminimalizować dostęp, zmienić uwierzytelnienia, dane uwierzytelniające swoim pracownikom szybko. Jeśli zachodzi podejrzenie, że na przykład pracownikom za pomocą phishingu ktoś wykradł takie dane. Jeśli zachodzi podejrzenie, że jest używanie tych samych haseł w różnych serwisach, to robicie zmianę tych haseł, wymuszacie pracownikom i to jest bardzo ważne w tym momencie. Wdrażanie zmian, krytyczne aktualizacje, to mówimy o tym też, 15 lat. Jak widzieliście, ten ransomware ostatni parę miesięcy temu. To jest bardzo trudne. W dużych firmach, gdzie są systemy, które jest ciężko aktualizować, nie można po prostu wgrać aktualizacji, klik, bo na przykład oprogramowanie jakieś przestanie działać, to jest olbrzymim problemem. I też się z tym wielokrotnie spotykamy. Natomiast chodzi o to, żebyście tych krytycznych podatności mieli w firmie jak najmniej i żeby one były jak najkrócej w waszych środowiskach. Spowalniajcie atakujących na różne sposoby, rekonfigurujcie sieć, reagujcie w trakcie incydentu, no nie przekleństwem, ale właśnie tak, żeby blokować od razu te strony, domeny, adresy IP i tak dalej. Trochę materiałów dodatkowych gdzieś tam będzie do pobrania, później prezentacja. Nasze quizy, gdzie możecie się przetestować w prosty sposób, czy rozpoznajecie niebezpieczne elementy, niebezpieczne maile i ewentualnie dla was z Adamem z zaufanej trzeciej strony robimy szkolenia z hakowania i bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych. Kod rabatowy dla was, bardzo prosty, tutaj nic nie musicie odszyfrowywać. Jakbyście byli zainteresowani, zazwyczaj w Warszawie otwarte lub zamknięte, jak jakaś firma sobie tego życzy u nich. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście spróbuję na nie odpowiedzieć. No od ciebie do nie chciałem pytania. Kolega się zajmuje red teamingiem na co dzień profesjonalnie i robi to na naprawdę fajnym poziomie, dlatego już się boję. Nie, myślę, że nie będzie. Poza tym ja żartuję, głównie. Z twojego doświadczenia powiedz, przez tyle lat zajmowaliście się pentestami i też red teamingiem. Jakie najczęściej podatności albo jakie najczęściej błędy spotykacie w testowanych środowiskach i dlaczego to nie są błędy zero day? Chodzi mi głównie o domyślne hasła, password reuse. To są te rzeczy, o których tak naprawdę ludzie związani z bezpieczeństwem mówimy o tym od 15 lat, nie? Czyli rzeczy, aktualizacje, tak? Na serwerach i na stacjach roboczych, to dobrze wiesz. Takie fajne pytanie, bo ciągle jest to samo tak naprawdę, nie? Od 15 lat, nie wiem, password reuse, tak? Że ludzie korzystają z tych samych haseł albo tworzą proste hasła, jakim technicznie, nie wiem, serwis nie wymusza. No na pewno rzeczy związane z tym, że edukacyjnie w ogóle leżymy, tak? I ludzie nie mają świadomości tego w ogóle po co. Uczymy ludzi od nastu lat o tym, że mają mieć silne hasła ze swoich różnych rozwiązań firmowych, dlatego że polityka haseł tak mówi. I to jest kompletnie bez sensu, bo pracownik ma to gdzieś. Ma to kompletnie gdzieś. Jego to w ogóle nie interesuje. Powinniśmy mu wytłumaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak tworzyć na przykład silne hasła, jakie łatwo zapamiętać, żeby miał jakąś metodę, albo skorzystać z menadżera haseł, to było jakby złote rozwiązanie w tym wypadku, jeśli mówimy o tym problemie, aby wytłumaczyć mu w ogóle, po co to jest. Te silne hasła są po to, żeby na przykład nie okradli naszej firmy z pieniędzy i żebyśmy mieli wtedy kasę na fajną imprezę firmową. No i wtedy się troszkę przestawia, bo wtedy się myśli, o kurczę, no to faktycznie, chcielibyśmy nam zaszaleć na grubo, żeby było na imprezie, jakby nie było tych pieniędzy, to działa trochę inaczej. I drugi bardzo ważny element, uważam, że chyba jeden z ważniejszych, tłumaczyć ludziom, że wyobraźcie sobie, że kliknęliście w domu w taki e-mail i ktoś wam ukradł wasze pieniądze, nie firmowe, tylko wasze pieniądze, albo tak jak dzisiaj mamy ransomware, zaszyfrował wasze dane i wasze zdjęcia z całego waszego życia.
I to powoli zaczyna do nich inaczej docierać, niż jak mówicie, że pieniądze firmowe, bo to dalej jest ciągle mgliste. Jeszcze wracając poza tą edukacją, separacja sieci. To jest na pewno rzecz, która jest też problemem. Jak tam widzimy 2-3 wilany w jakiejś firmie, no to znaczy, że to już jest firma naprawdę najwyższych technologii. To już jest... Ktoś się postarał, gdzieś tam chciał się dowiedzieć, co to są te wilany, skonfigurował i gdzieś tam mu się udało podzielić. To na pewno też mocno pomaga. O hardeningu to nawet nie będę mówił, bo mało firm to robi, żeby jakby mocno naprawdę utwardzać swoje środowiska. Zbędne zasoby i błędne uprawnienia. Zbędne zasoby chyba najważniejsze rzeczy, czyli zostawianie na chwilę na serwerach. Nie wiem, robicie dump bazy pomiędzy serwerami, to wrzucacie sobie do TMP, uprawnienia są 755, ten dump tam zostaje, bo akurat zadzwonili do was, że jest jakiś pożar, który trzeba ugasić. Ten dump tam zostaje, czasami znajdujemy na serwerach dane, które mają 2 lata w jakichś dziwnych katalogach. Nie? I to jest też, myślę, kluczowe i to się bardzo przydaje, to łączenie informacji, które znajdujemy w różnych drobnych miejscach. I to się ciągle nie zmienia. To ciągle jest, mimo tego, że jakby, nie wiem, w systemach operacyjnych mamy coraz trudniejsze do obejścia różne mechanizmy bezpieczeństwa, no to tak naprawdę ludzie są niewyedukowani i popełniają ciągle te same błędy. Z aktualizacjami to, o czym mówiłem, tak? To się tak wydaje ludziom, którzy nie siedzą na przykład w dużych firmach, to się wydaje, oni powinni móc się zaktualizować, w nocy sobie skrypt odpalić, wszystko się aktualizuje. A w dużych firmach jest mnóstwo problemów politycznych, bo się działa IT nie lubi z działem bezpieczeństwa i z działem ryzyka i z działem jakimś tam jeszcze czwartym. I oni się przepychają na przykład i dlatego nie naprawiają podatności. Mimo, że wiedzą, bo mają albo skaner jakiś zautomatyzowany, albo przychodzi taka firma jak my i punktujemy te błędy. I oni wiedzą, jest błąd krytyczny, który umożliwia na przykład odczytanie, nie wiem, pamięci serwera albo uruchomienie zdalne poleceń. I to trwa załatanie na przykład 3 miesiące. Bo w procesie w dużych firmach to jest bardzo skomplikowane. Jeszcze jakieś drugie pytanie, czy... Tak. Czy z twojego doświadczenia zdarzają ci się klienci, w których na przykład osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo o procesie bezpieczeństwa myśli nie tylko w kategoriach hardeningu, patchowania, tak zwanego protection, czy także myśli również o detekcji ataków i przede wszystkim tego kolejnego kroku, czyli reagowania, co należy zrobić w sytuacji, jak jest atak. To się zmienia, to się zmienia, bo w ostatnich latach, no chociażby my, tak, mówimy na konferencjach, że ktoś was zaatakuje i teraz nie uczcie się do momentu, że my się obronimy, się nie zaatakujemy, tylko zacznijcie się uczyć, co wtedy. I to, co widzimy, czyli moda na SIEMy, moda na SOC-i, zarządzanie incydentami i tak dalej, ona wynika z tego, że wszyscy dobrze wiemy, jako osoby broniące, nawet my jako atakujący, ale de facto pomagający broniącym, dobrze wiemy, że przegrywamy. Największe firmy z największymi budżetami, z miliardami dolarów, wszyscy są okradani, wszyscy. I to czasami przez nastolatków, czasami przez takich inteligentów, jak pokazywał Adam. I co z tego? Jest bardzo trudno naprawdę dzisiaj w tej skomplikowanej infrastrukturze, gdzie mamy jeszcze ludzi, technologie, procesy, zabezpieczać duże infrastruktury. I oczywiście jest taki trend, że się coraz bardziej to przesuwa. Na zasadzie radźmy sobie, a co będzie z incydentem? Nie? Co się stanie, jak nie wiem, okradną nas? Czy mamy gotowe komunikaty prasowe, czy wiemy, do kogo się zgłosić, czy wtedy dopiero szukamy w sieci internetowej, a jakie są firmy związane z bezpieczeństwem, które mogą nam pomóc. Nie? To już jest na to za późno. A co potem, jak zakomunikować klientom, pracownikom, współwłaścicielom i tak dalej. Przychodzi taki trend i to w Polsce już też widać, że ludzie zaczynają tak myśleć. Oczywiście to idzie zazwyczaj od firm większych, gdzie mają większe budżety, ale powoli się ten dialog jakby ludzi z bezpieczeństwem, z biznesem zmienia i też... No i my im tłumaczymy wielokrotnie, że nie myślcie absolutnie, że kupiliście sobie antywirusa, 2 fajne pudełka do serwerowni, które migają, ale tam w ogóle ich nie podłączyliście, bo to też ciągle zdarza i wydaliście na nie nam 80 tysięcy dolców i co roku wydajecie 40 kolejne, że to sprawi, że jesteście bezpieczni. Absolutnie to tak nie zadziała. Jakieś były pytania? Tu gdzieś widziałem, tam gdzieś. Tak, to ja mam pytanie, bo jeżeli dobrze rozumiem usługę, to tak obrazowo, gdybym był właścicielem dyskoteki, to byście przyjechali, spuścili wszystkim łomot, zrobili dokumentację fotograficzną i dali mi to w formie raportu. I pytanie brzmi, jak
to bym mógł przełożyć na zysk dla mojej organizacji, dla klientów? To tutaj sporo zależy od celu przede wszystkim. Czy zależy ci na tym, żeby podnieść na przykład bezpieczeństwo użytkowników, w tym wypadku ludzi tańczących i pijących? Czy zależy ci na tym, żeby na przykład twoi ochroniarze zachowywali się bardziej kulturalnie do ludzi albo byli bardziej wyćwiczeni? No i wtedy wiesz, w zaleceniach moglibyśmy na przykład ich wysłać na kurs karate, crossfit i jedzenie jarmużu, żeby byli wyedukowani i silni, ale to wiesz, wszystko zależy od tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Może kamery HD, IPTV, oczywiście tylko w sieci wewnętrznej i odseparowane od internetu. Rozumiem, dziękuję. Pytanie. Dziękuję bardzo. Czy mieliście sytuację, gdzie dostaliście konkretne zlecenie od firmy i mieliście, załóżmy na to, 1-2 dni na wykonanie zadania, że się nie udało, że się nie dostaliście do firmy? To jest trochę inaczej. Jeśli my dostajemy jakiś zakres, jeśli na przykład umawiamy i mówimy, nie wiem, phishing załóżmy, wiemy, że firma ma, nie wiem, kilkadziesiąt osób, to mówimy, że to jest na przykład 4-5 dni pracy i to będzie kosztowało tyle. Nie w odwrotną stronę, bo wtedy jest trochę bez sensu. Możemy tak spróbować zrobić, natomiast to jest wtedy, jeśli ktoś chce jakby obciąć koszty i zrobić 1 albo 2 dni, no to możemy tak zrobić, ale z doświadczenia wiemy, że jeszcze tak nie robiliśmy, mogliśmy dyskutować tym z klientem, bo zawsze tłumaczymy, że to jest bez sensu. No bo pytanie, czy on chce coś naprawdę zweryfikować i się dowiedzieć, jak jest, czy poudawać, że coś weryfikuje, żeby pokazać i tak dalej. I wtedy my mówimy, że no to trochę nie jest taka nasza rola. W tych wszystkich testach, gdzie mamy jakąś socjotechnikę, to mamy na razie 100% skuteczności. To jeszcze się nie było tak, żeby czegoś, jakichś danych wrażliwych firmowych nie wykraść. Tak. Ja chciałem zacząć od takiego rekonesansu, o którym mówiłeś. Czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy odnośnie warsztatu waszego? Mhm. W jaki sposób agregujecie te informacje? Czy jest jakaś tablica, każdy ma kalendarz, każdy ma jakiś plik współdzielony? O taki właśnie od kuchni, jak to wygląda u was? Jest kilka narzędzi, też darmowych, które gdzieś tam możecie sobie pobrać od Radisów i różnych rozwiązań, które starają się agregować tego typu informacje. To jest olbrzymi problem generalnie rzecz biorąc, bo przy pewnej skali te informacje jest ciężko agregować. Mamy takie trochę swoje narzędzie, w które to wrzucamy i powiem szczerze, ja sam czasami się też w nim gubię przy ogromie informacji. Dzisiaj jesteśmy trochę nauczeni jakby tym zarządzać, ale łatwo się tego nie robi, to się zgodzę. Trzeba to sobie też trochę odpowiednio jakby poukładać w takim narzędziu. W prostej wersji to naprawdę można zrobić za pomocą prostego rozwiązania, ale to dużo zależy od skali. Jak jest duża firma, to też nie jest tak, że jak jest firma, która ma 2000 pracowników, to my jakby zbieramy informacje o każdym z pracowników, tak? Bo to by było zupełnie, no wtedy, to byśmy przez rok robili rekonesans, tak? Tak naprawdę, nie? To wtedy obieramy sobie jakieś grupy, oglądamy te grupy, dobieramy te grupy do naszych celi, wybieramy sobie jakieś dane osoby i tak dalej. To się wtedy troszkę jakby zmniejsza zakres. Natomiast generalnie to jest problem, bo ta ilość informacji jest olbrzymia. I szczególnie, że w tej fazie rekonesansu nie wiesz, co ci się jeszcze przyda. I czasami nam się przydawały naprawdę takie informacje totalnie z kosmosu. Gdzieś ktoś na jakimś ogłoszeniu, że chce sprzedać kartę swoją na siłownię, dał jakiś swój numer telefonu. Ten numer telefonu, jak na przykład się logowaliśmy do jakiejś usługi, to ta usługa nas poprosiła, proszę podaj swój numer telefonu, żeby sprawdzić, czy to jesteś ty. I to było w jakimś ogłoszeniu kompletnie w ogóle nie na temat i to był ten numer firmowy, który my mogliśmy wpisać i ukraść na przykład całą pocztę. W związku z tym to nie jest łatwe zadanie, to się na pewno zgodzę. Dobrze, to przejdźmy teraz do fazy ataku. Mówiłeś o klasycznych testach penetracyjnych, które wchodzą i patrzą każde okno po kolei, czy jest otwarte, czy jest zamknięte. Wy znajdujecie jedno i przez nie wchodzicie. A co jeśli po drugiej stronie budynku jest jeszcze jedno otwarte i co z punktu widzenia klienta w takim przypadku? Czy bierzecie następne zlecenie za tydzień, czy jak? Jakby rozmawiamy zawsze tym z klientem, to zależy od świadomości klienta. To, że przychodzicie dzisiaj i robicie test penetracyjny czegokolwiek, to nie znaczy, że jesteście po teście penetracyjnym bezpieczni na 100%, bo jakby no, ciężko jest udowodnić, że szczególnie w takich testach, gdzie nie wiem, nie mamy zazwyczaj dostępu do kodu źródłowego i tak dalej, tylko testujemy to z perspektywy takiego atakującego z zewnątrz, nigdy nie macie gwarancji, że znajdziecie wszystkie błędy. Bo za pół roku się pojawi jakiś magik, który wymyśli, nie wiem, Heartbleeda, tak, w bibliotece gdzieś tam niżej, i coś będzie można zrobić. Dlatego bezpieczeństwo to proces, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz trochę to jest też tak, że no właśnie, zależy dużo od świadomości klienta. Natomiast testujecie firmę tylko w danym wyrywku.
Jeśli my dzisiaj przetestujemy, nawet sobie wyobraźmy idealną sytuację, abstrakcyjnie, 99% błędów znaleźliśmy, to oni jutro wdrażają nowe poprawki do tej aktualizacji, bo biznes przyjdzie i chce mieć nowe kolory w wykresie, nową funkcję i tak dalej. Jutro jest zatrudniony nowy pracownik, który zmieni sobie hasło na proste. I to my też zawsze w rozmowie z klientem tłumaczymy mu, że nie istnieje coś takiego jak 100% bezpieczeństwo i nasze testy pomagają mu tylko znaleźć różnego rodzaju błędy, które są na przykład w aplikacji, nie wiem, webowej najprościej, ale jak w raporcie jest na przykład, nie wiem, są trzy rodzaje SQL injection, przez które można wykraść całą bazę danych, to też zawsze mówimy, niech twoi programiści popatrzą pod spodem, jak widzą kod, czy takiego błędu, jak w tym miejscu, które my znaleźliśmy, nie znajdą gdzieś w innym miejscu. I to też jest znowu związane z edukacją, czy oni chodzą na takie szkolenia, tak, jak nasze, czy nie, czy w ogóle wiedzą, co to jest SQL injection, czy po prostu przeczytają środki zaradcze, tutaj coś, jakieś apostrofy wyciąć, cudzysłowy wyciąć, dobra, wycięliśmy te dwa znaki i po sprawie, tak, naprawione. Jeśli tak to będzie naprawiane, to oczywiście to nie zadziała. My to później zazwyczaj w fazie retestu, czyli sprawdzenia, czy błędy zostały poprawnie naprawione, wykryjemy, że to ktoś zrobił po prostu niedbale. I wtedy się znowu pytamy, dlaczego? Czy programista jest nieśmiały i bał się na przykład do nas zadzwonić albo wysłać maila i powiedzieć, ja do końca czegoś nie rozumiem, tak? I to też znowu gdzieś tam na początku w procesie rozmowy z klientem się zawsze podkreśla, że macie pytania, pytajcie, my jesteśmy po to, nie po to, żeby przyjść, pokazać palcem, to macie źle, to macie źle, to macie źle, bo w większości firm jest po prostu, zawsze się coś znajdzie, tak? To nie o to chodzi. Czy jedni mają więcej, czy mniej. To chodzi o to, żeby pokazać i żeby klient się nauczył, ok, takie błędy zrobiliśmy, starajmy się robić jak najrzadziej, wyciągnijmy jakieś wnioski, poprawmy też procesy, poprawmy edukację ludzi i tak dalej, ale to jest bardzo skomplikowane po stronie klienta oczywiście. Okej, to może przejdźmy do fazy podsumowania już na koniec. Czy mógłbyś opowiedzieć kilka takich przypadków z życia wziętych ze spotkań podsumowujących, czy ktoś was po prostu nie chciał z nami rozmawiać na przykład na koniec już, czy ktoś w ogóle miał bardzo dziwną reakcję. Tak na koniec rozluźnienia. Dziękuję. Mamy bardzo trudną rolę tak naprawdę i na takich spotkaniach zawsze tłumaczymy po co to wszystko jest, dla kogo, że to nigdy nie jest, nie wiem, wina działu IT albo pracowników, że pani kliknęła albo pan kliknął, że tak kompletnie nie działa, bo dzisiaj jedna osoba kliknęła, jutro ktoś inny kliknął. Trzeba to jakby popatrzeć na to szerzej i zawsze to tłumaczymy, ale mieliśmy sytuację, że na przykład pracownik zamknął się w sobie z działu IT. Dostaliśmy sygnał od klienta, że po prostu przez 2 miesiące praktycznie nie było z nim kontaktu. No coś tam robił, przychodził, zamykał tikety, ale on się zdenerwował. Mimo, że był na spotkaniu, był z nami na obiedzie, rozmawialiśmy, było wszystko super fajnie, on wiedział, o co chodzi i tak dalej. 2 dni później zamknął się w sobie. I my to zawsze też tłumaczymy klientowi, że tego typu testy to nie są testy penetracyjne takie normalnego typu i też dlatego takich zleceń nie jest bardzo dużo tak naprawdę. To są naprawdę wybrane przypadki. My głównie robimy klasyczne testy penetracyjne, bo klient znowu musi mieć świadomość, że może się wydarzyć wszystko. Wyobraźcie sobie taką sytuację skrajnie, ale wyobraźcie sobie sytuację, że taki człowiek na przykład popełni samobójstwo po takich testach. Skrajnie, ale dlaczego nie? Tak? Jakby ktoś sobie personalnie to odebrał. Z innej sytuacji znamy też taki moment, gdzie pracownica przyszła do, już po testach takich phishingowych, przyszła do człowieka, który wiedział, który był tam jakimś administratorem i wiedział, że były te testy. I przyszła do niego i powiedziała mu tak, tam powiedzmy, Tomek, ja cię lubię, ty mnie lubisz, znamy się tyle lat, a ty mi nie powiedziałeś, że będą takie testy. I ja kliknęłam. I ona się przez pół roku nie odzywała do gościa. Nie? Więc trzeba mieć świadomość, że to jest bardzo wrażliwa i sfera i trzeba to robić bardzo delikatnie. I to jest obarczone pewnym ryzykiem. Na pewno nie zdecydują się na to wszystkie firmy, bo to jest bardzo specyficzny test, dlatego ja też dzisiaj o tym opowiadam. No bo to jest taka praca bardzo, bardzo wrażliwa. Ja jeszcze mam pytanie, czy podczas takich fizycznych testów liczysz się z tym, że ktoś ci może wpakować, nie wiem, kulkę w kolano z ochroniarzy albo połamać nogę, nie wiem, ząb wybić cokolwiek? Dlatego lubię te testy właśnie. Okej, a jak często spotykacie systemy BSD na w infrastrukturze klienta? Pytasz o Net, Free, czy Open, czy ogólnie? O Dragonfly BSD konkretnie. Dragonfly BSD. Jeśli chodzi ogólnie o systemy BSD, to ja ostatnio analitykę taką czytałem. Jest podobno w tej chwili już tylko 8 użytkowników tych systemów. W związku z tym raz spotkaliśmy faktycznie na serwerze
system BSD, to było OpenBSD, no i ono, jak wiadomo, jest nie do złamania. Pytanie z internetu. Dawid Skórka pyta, ciekawe, jak przekonać adminów domeny do zwiększenia ilości znaków w haśle, którzy tłumaczą, jak zwiększymy, to ludzie zaczną hasła trzymać na kartkach przy monitorach. Tak, to jest oczywiście olbrzymim problemem. I teraz pytanie, czy pracownicy są nauczeni, żeby na przykład zapamiętywać, nie wiem, passphrase'y, tak? Czyli powiedzmy cztery wyrazy, które są łatwiejsze do zapamiętania niż jakiś losowy ciąg znaków, który ma 20 znaków i się go nie da zapamiętać. Typu, nie wiem, cztery jakieś wyrazy niepowiązane, które pracownikowi jest łatwiej zapamiętać, to wtedy jest hasło długie. I pytanie, czy w ogóle taka edukacja została przeprowadzona, tak? Bo jeśli nie, to tak zadziała i to jest oczywiście bardzo trudne, bo już dzisiaj nawet w zaleceniach tak naprawdę inistowych takiej organizacji, która trochę podpowiada, co robić z bezpieczeństwem, zaczyna się mówić o tym, że odradza się na przykład często zmianę haseł. Jak mamy w GIODO, że tam raz na 30 dni się powinno zmieniać hasło i tak dalej, to nie jest najlepszy sposób, bo i tak pracownicy będą dodawali zawsze dany miesiąc i rok na koniec tego hasła. I to się też ciągle zdarza. W związku z tym to trzeba zrobić jakby z wielu stron. To nie jest tak, że pójdziemy do działu IT i powiemy, że okej, zwiększajcie o 20 minimalną przestrzeń znaków o 20 i wtedy wszyscy zaczną korzystać i będzie naprawdę bezpiecznie. Tak nie zadziała. Pracownicy muszą wiedzieć, jak mogą takie hasła w prosty sposób zapamiętać. To jest też jakby wieloetapowy proces. To nigdy nie jest proste, że zmienicie tam jedno ustawienie na dwa, włączymy VLANy, dwa, tak, i mamy separację sieci, włączymy długie hasło i jesteśmy zabezpieczeni. To tak nigdy nie działa. Ja mam pytanie o rekonesans. Jak źle może się skończyć, albo czy się skończyło źle, że na przykład ktoś zrobi rekonesans, a druga osoba po prostu robiła już atak taki socjologiczny. Na zasadzie to nie ona zrobiła rekonesans, tylko korzystała z materiałów kogoś, kto inny wykorzystał, przygotował. Czy to jest, to jakby pierwsza część pytania, a druga, czy jak robicie... Ja nie do końca rozumiem pierwszą część pytania. No jakbyś mógł wytłumaczyć. Czyli na zasadzie jest was dwóch w zespole. Na przykład. I ty robisz rekonesans, a ja robię już socjotechnikę, tak? I na zasadzie, czy to jest źle na zasadzie, że to ty zrobiłeś rekonesans i wiesz... W każdej pracy, pewnie już o tym dzisiaj wiesz, bo jesteś trochę starszy niż młodszy, komunikacja jest kluczowa. No dokładnie. I to nie jest tak, że nie wiem, ja wrzucę do jakiegoś systemu trzy informacje, a drugi pracownik przeczyta i już wszystko wie. To tak nie zadziała. Nie? Dyskutujemy o problemie, a jaki jest cel, a co wiemy, co się dowiedzieliśmy, co z tej fazy rekonesansu wynika, może ktoś na coś wpadł, a jak byśmy mogli ich zaatakować i tak dalej, i tak dalej. I z tej komunikacji jakby wynika to, no, że dana osoba to coraz zależnie. Jak ktoś idzie fizycznie, no to on musi mieć jakby głowę napakowaną mnóstwem dziwnych informacji, tak? To czyli generalnie ta, jeżeli osoba idzie fizycznie, czy to zazwyczaj ta osoba powinna przeprowadzać ten rekonesans? Niekoniecznie. Ta osoba powinna mieć te informacje w głowie. Czyli jak kolega coś znalazł i jest to kluczowe z perspektywy tego, że będziemy wchodzili do firmy, no to ktoś inny powinien powiedzieć, a pamiętasz o tym na przykład, tak, że tam, nie wiem, na dole jest ochroniarz, który jest bardzo duży i w związku z tym, że ma kaburę, to sobie weź kamizelkę kuloodporną, tak? O, zapomniałbym. Nie? Upraszczając, natomiast chodzi o tą komunikację, to jest bardzo ważne, to oczywiście wymiana informacji jest kluczowa. Okay. I druga część pytania jeszcze, czy... No właśnie, już odpowiedziałeś. Okay. Mamy jeszcze kilka minut. To nawiązując do poprzedniego pytania o tą kulkę w kolanie, to czy mógłbyś opowiedzieć jakiś taki najgorszy przypał, jaki miałeś tam pracując w terenie? Powiem tak, ja nie miałem niczego takiego, co byłoby warte opowiedzenia, żeby się to skończyło podbitym okiem albo jakąś taką inną sytuacją, ale znam z konkurencji sytuację, że włączył się cichy alarm, to było wejście w nocy, włączył się cichy alarm, oni się słabo trochę, nasi koledzy się słabo przygotowali, bo... widać, że nigdy nie kradli profesjonalnie, nie okradali firm i nie zostawili czujki na zewnątrz. W związku z tym przyjechała ochrona i gość dostał kolbą tak tutaj. Nie? I tam miał jakiś problem, że później dentysta. To z takich rzeczy, co kojarzę. Znam też sytuację, gdzie pracownicy, jak znaleźli fizycznie też ludzi, to powiedzieli, oni oczywiście mieli tam dokument i tak dalej, że to tutaj red teaming i tak dalej, a pracownicy powiedzieli, nie ma czegoś takiego, nie istnieje, zamknęli do pokoju, zadzwonili po policję, zaczęli z nimi rozmawiać i wtedy jakby zadzwonili tam po członka zarządu, który o tym wiedział i on im potwierdził i tak dalej, ale jakby w pierwszym odruchu zadziałali najlepiej jak można, że nie było żadnej dyskusji.
No, mam też takie sytuacje, gdzie goście byli na red teamingu, ktoś się tam zatrzymał, co panowie tu robią, tu was nie może być, tu są przestrzeń serwerowa i tak dalej, goście wyciągnął papier i powiedział, my tu robimy testy bezpieczeństwa, a to dobrze. I ich zostawili, nie? Także zdarzają się takie dziwne sytuacje. Mam nadzieję, że jakby tych kolan nie przestrzelą, a jak przestrzelą to przynajmniej jedno, to jeszcze drugie zostanie, nie? Jest failover. Takie pytanie... Okej. Przepraszam. To zależy, jakie kto ma marzenia. No, ja mam swoje. Ja mam takie pytanie, jak właśnie powinien się zachować taki pentester na wejściu w fizycznym momencie, kiedy go ochrona go przyczapi? Mówisz, brak dyskusji, dajesz się złapać, czyli jesteś potulny. Czy jak to powinno wyglądać? No, generalnie kosa pod żebro i uciekasz. Znaczy, my tak robimy, nie? Nie wiem, jak robi konkurencja. No nie, to zawsze zależy, wiesz, dyskutujesz z człowiekiem zawsze i tam coś próbujesz, sprawdzasz i tak dalej. Możesz użyć nazwiska człowieka i tak dalej. To jest zawsze totalna po prostu improwizacja z tej wiedzy, którą wcześniej zdobyłeś i to się różnie kończy, nie? My zazwyczaj, no nie mieliśmy jeszcze takiej krytycznej sytuacji, żeby tam ochroniarz jakoś, wiesz, szarpał nas i tak dalej. To jest zawsze się mówiło jakieś 2-3 zdania i... Zresztą, ci ochroniarze to wiesz dobrze, jeśli mówimy w ogóle o ochroniarzach, a nie o pracownikach, to oni już kompletnie, wiesz, no, pracują za tyle złotych za godzinę, że oni w ogóle, jak powiesz, że pan dyrektor i nazwisko wymienisz, kazał tutaj przyjść i tak dalej, to on ci odda klucze, otworzy ci drzwi i tak dalej, bo oni się boją, że wiesz, że jeszcze dostaną jakiś ochrzan, mówiąc delikatnie i tyle, nie? Także to... Ale to zależy od faktycznie od osoby, na którą się trafi i gra się do samego końca, czyli próbujesz jakąś historię bronić, ale jeżeli... Musisz mieć sam wyznaczoną granicę, że jeżeli ona zostanie przekroczona, to wtedy jakby poddajesz się, tak? To nie jest nic złego, na to trzeba być psychicznie przygotowany. Ładunek emocjonalny jest niesamowity. Olbrzymi, tak. Także nawet słuchajcie, zwykłe wejście do firmy, powiedzenie dzień dobry, jak wiecie, że tak naprawdę waszym celem jest, nie wiem, odczytanie kartki z jakimś hasłem na przykład, które gdzieś tam jest i zaczynacie gadać i tak dalej, to jest zawsze przygoda. Te głupie pytania to... Ja bym chciał też zapytać, czy są granice, których byś nie przekroczył? Czy wyznacza je kodeks karny, kręgosłup moralny, czy za pieniądze zrobisz wszystko na red teamingu? Mateusz, to zawsze zależy od liczby zer. Rozumiem, dziękuję. Zawsze. A ile zer to ta najwyższa granica? Ja za 300 zł robię wszystko, no. Ja proponuję zrzutkę, streaming jest. Słuchaj, streaming możemy jest. Zrobić crowdfunding tak. I okej. Mamy pytanie? Te głupie pytania to oczywiście od kogoś, od nas zespołu, tak? To... Ja właśnie głupie pytanie chciałem zadać, nie jestem zespołu. Nie przyzna, ale to jest red teaming też, tak? Ale głupie pytanie chciałem zadać, czy znałeś pytania Mateusza wcześniej? Jeszcze raz? Czy znałeś pytania Mateusza wcześniej? Nie, no absolutnie, na tym polega cała zabawa, że jakby wiesz, on je wymyśla na żywo. On ich 10 sekund temu jeszcze sam nie znał, także to na tym polega przyjemność, tak, z zabawy, no. To ja mam jeszcze pytanie, czy jak robiliście ten pentest i wylądowałeś tam na tej maszynie, czy zdarzyło ci się tak, że na tej maszynie już ktoś był? W sensie grzebał tam już jakiś koleś, który zaatakował nie robiąc pentesty, tylko nielegalnym źródłem? No nam się tak nie zdarzyło, prawdopodobieństwo jest jakby niskie, ale też jakby my nie skupiamy się na tym, żeby zobaczyć, czy ktoś inny jest na przykład w systemie, tak? Sami się chcemy tam ukryć, nie? W związku z tym to... No mogłoby się tak zdarzyć, że na przykład podczas testów ktoś wykryje, że maszyna się dziwnie zachowuje, ma dziwne katalogi, dziwne informacje i to wtedy oczywiście trzeba zaraportować do klienta, że słuchajcie, wszystko wskazuje, że nie jesteśmy pierwsi, nie? I może tak być. To może być pozostałość po na przykład poprzednich testach, po innej firmie albo po prostu po obcym wywiadzie, tak? Ostatnie pytanie. Nie ma pytań. No, jest. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że wchodziłeś tak jakby, robiłeś pentest po kimś? Tak. Robiliśmy, znamy na przykład firmy, gdzie wiedzieliśmy, że co roku się testują i co roku jest coraz trudniej. I to tak działa, że pracownicy się edukują, ludzie troszkę utwardzają swoją sieć, system i tak dalej. I wtedy fajnie jest, jak wiesz o tym, no to wtedy wiesz, że tam standardowe makro wtedy nie zadziała, nie? To już kombinujesz na różne... dziwne sposoby, tak. Bardziej chodziło mi o to, czy była taka sytuacja w stylu o panie, a kto to panu tak spieprzył?
Jak na remoncie, tak? Aha. O panie, kto tak... My staramy się jakby wykonywać swoją pracę i klient ją ocenia, a nie dyskutować o tym, jak konkurencja to wszystko nasi znajomi też są, tak? Jeśli się dowiemy, że ktoś z naszej konkurencji zrobił coś naprawdę bardzo kiepsko, to zazwyczaj wtedy się spotykamy na takiej konferencji i mówię: Piotrek, co wy tam odwaliliście za maniany, nie? Kurczę, nie róbcie tak, ja wiem, że na szybko i tak dalej, po pijaku, nie róbcie tak, nie? Trochę żartując, ale tak to działa. To absolutnie nie o to chodzi, żeby przyjść gdzieś tam pokazywać, jak możemy tym jakoś wpłynąć na bezpieczeństwo klienta, to dyskutujemy też o tym, ale nie na zasadzie takie, żeby przyjść i pokazać, a ci to są tam tacy, siacy i owacy, bo my się wszyscy znamy, wszyscy wiemy, kto dla kogo robi i tak dalej, wszyscy sobie czytamy nawzajem pocztę w konkurencji i tak dalej, także to wiesz. To jeszcze jedno pytanie. Jak zdajecie raport firmie, jak często zdarza się pytanie ze strony firmy czy klienta o porównanie się z innymi firmami? Tak, klienci to pytają. Czy było tak bardzo źle, czy i tak dalej, i tak dalej. No i my wtedy mówimy, że jak jest socjo, to 100% i tak dalej. Jak jest duża firma, to zawsze się coś wymyśli. Jak nie oknem, to drzwiami, jak nie drzwiami, to helikopterem i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I staramy się też tak subiektywnie powiedzieć, nie? Że mieliście to złe, to złe, to złe, ale to dobre, to dobre, to dobre, bo to też jest ważne, nie? W takiej rozmowie, żeby podkreślić, że to nie jest po prostu, słuchajcie, jest tragedia i tak dalej, nie? Macie obszary, które zrobiliście fajnie, no chyba, że jest taka firma, że naprawdę jest wszystko najgorzej, czasami się tak zdarza, nie? Ale zazwyczaj jakiś tam obszar jest, który jest coś tam dobrze i o tym się też dyskutuje, że były i dobre rzeczy, i złe, nie? I klienci lubią się tak jakby trochę spozycjonować, no to jak nie jest tak najgorzej, no to może nie musimy zwiększać budżetu, nie? Są takie dyskusje, tak. Myślę, że resztę dyskusji możemy przenieść do kuluarów, bo jest naprawdę na już po czasie. Ewentualnie na pytanie, piszcie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za pytania.